Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, zdarza się, i to nawet często, że tę Eucharystię, na której teraz zgromadziliśmy się w tej radości pielgrzymiej, nazywamy Eucharystią na zakończenie pierwszej pielgrzymki. Nam po ludzku jest łatwo użyć tego sformułowania, ale jesteśmy tutaj, w tej naszej wspólnocie, może nie w pełni w tym gronie, w którym wyruszyliśmy z tego sanktuarium na Jasną Górę, po to, żeby uświadomić sobie, że jednak nie jest to msza na zakończenie pielgrzymki, tylko jest to Eucharystia, w czasie której dziękujemy za to, co przeżyliśmy w czasie tegorocznej pielgrzymki, już 96. z naszego miasta, pielgrzymki pod hasłem Jezus nadzieją Kościoła łódzkiego, w tym pięknym czasie jubileuszu naszej diecezji. Ale przyszliśmy tutaj, żeby uświadomić sobie, że pielgrzymka dla nas była bardzo dobrą okazją, by odkryć, że nasze życie ma sprowadzić się do ostatniego zdania z dzisiejszej Ewangelii. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Śmiało możemy powiedzieć, że to zdanie jest zdaniem, które może nas pobudzić do tego, by ten czas rekolekcji, to co usłyszeliśmy, to co wspólnie przeżyliśmy, wprowadzić w nasze życie. Nawet jak sięgniemy pamięcią, tydzień temu, kiedy wyruszaliśmy stąd, ksiądz arcybiskup mówił nam, że pielgrzymka nie może być indywidualnym dziełem, że nie można iść samemu, że wyruszamy razem, że wszyscy razem chcemy przeżywać to, co Pan Bóg dla nas przygotował. To pięknie zmotywowało nas do tego, by taką właśnie pielgrzymią wspólnotę stworzyć w czasie drogi, w czasie tych 4 dni, czy nawet pobytu na Jasnej Górze. Ale pamiętamy też, że w ciągu tych 4 dni, jeśli się nie mylę, w Łękawie słyszeliśmy mocne słowa ze strony Jezusa. Biada wam. Słowa, które miały nam uświadomić, że warto to, co Pan Bóg do nas kieruje, mocno przyjąć do swojego serca.
właśnie dzięki temu być jeszcze bardziej czujnym, być jeszcze bardziej gotowym. Święty Paweł dzisiaj w pierwszym czytaniu, słyszeliśmy to bardzo dosłownie, zwłaszcza pod koniec tego fragmentu, który przeczytał lektor, zaprasza nas do doskonałości. Tą doskonałością jest świętość, o której przekonuje nas święty Paweł. A dzisiaj Ewangelia mówi, że właśnie mamy w tej drodze do świętości, tak jak Jezus mówi do uczniów, upodabniać się do Królestwa Niebieskiego. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien. Wiemy, że ta nasza droga, za którą Panu Bogu dziękujemy, dała nam bardzo wiele okazji w naszych rozmowach, w tym, co słyszeliśmy, w tym, co spotkaliśmy, w tej gościnności, której na drodze doświadczyliśmy. Może właśnie czasami w mocniejszych słowach biady, którą ktoś do nas kierował, że ten czas pokazał nam właśnie oblicze Bożego Królestwa. Pokazał nam, że Królestwo nie jest zawsze takie, jak my byśmy chcieli je namalować, sobie wyobrazić. Że właśnie Królestwo objawia się wtedy, kiedy my jesteśmy czujni, kiedy nie planujemy, kiedy nie kalkulujemy, kiedy jesteśmy gotowi, tak jak te roztropne panny. I dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to, że po raz kolejny mogliśmy to na nowo poznać, tę prawdę Bożej miłości, na nowo ją przyjąć. Jesteśmy tutaj, żeby może spojrzeć na siebie nawzajem i powiedzieć, że dobrze, że razem zakupiliśmy tej oliwy, której będziemy potrzebować w najbliższych dniach. Nie wiemy, na ile czasu jeszcze, nie wiemy, czy do następnej pielgrzymki, ale ufamy, że właśnie w tym zawiera się to, co mówiłem na początku, że pielgrzymka się nie zakończyła. Dziękujemy Panu Bogu, że właśnie daje nam teraz dopiero poprzez naszą czujność chrześcijańską, daje nam dopiero okazję, żeby zobaczyć, jak ta oliwa się spala, którą kupiliśmy, o którą zadbaliśmy. Ufamy, że może przez te 2 dni deszczu niezbytnio zmieszała się z wodą i nie będzie, z deszczem i nie będzie przygasać, ale właśnie jesteśmy tutaj po to, żeby dalej właśnie wystartować w drogę, żeby dopiero tak naprawdę ta pielgrzymka się rozpoczęła, bo pielgrzymka, jak jesteśmy wszyscy razem w tej jednej wspólnocie, możemy na siebie liczyć, możemy się wspierać, idziemy w konkretnych grupach, jest łatwym dziełem wbrew pozorom. Nawet jeśli mamy różne intencje, nawet jeśli niektórzy ruszają na pielgrzymkę po to tylko, żeby się sprawdzić, czy uda się przejść ponad 120 km pieszo. Także wtedy, kiedy wyrusza ktoś ze świadomością, że naprawdę chce coś Panu Bogu ofiarować, chce konkretny złożyć dar przed Panem Bogiem przez ten trud pielgrzymowania, przez te doświadczenia, które spotyka. Ale wbrew pozorom pielgrzymka we wspólnocie jest łatwa. Wszyscy to wyraziliśmy tą naszą radością przed jasnogórskim szczytem. Dziękowaliśmy sobie nawzajem za wspólną drogę, że dzięki sobie nawzajem mogliśmy dojść na Jasną Górę. I dziękujemy dzisiaj za doświadczenie tych rekolekcji, za wielkie doświadczenie Bożej miłości, które zostało nam objawione, po to, żeby teraz dopiero mogła się realizować ta droga doskonałości chrześcijańskiej.
to żebyśmy może nawet dzisiaj, wracając do domu, już tak sam na sam przed Panem Bogiem powiedzieć, że chcę czuwać, że chcę realizować to, podejmować to, co przed chwilą Pan Bóg objawił. Bądźmy zatem w czasie tej Eucharystii dla siebie takim wsparciem. Módlmy się za siebie nawzajem. Tak jak Paweł modli się za tych, do których kieruje słowo. Byśmy na tej drodze, na którą Pan Bóg nas posyła, byśmy mogli doświadczyć tego, że Jego łaski wystarcza. Żebyśmy mogli być właśnie tym jubileuszowym Kościołem, który widzi, że Pan Bóg daje wszystko, czego potrzebujemy. Tylko może my czasami nie zauważamy tego dobra, które jest wokół nas. Byśmy też, tak jak dziś w Ewangelii słyszeliśmy, byśmy byli tymi, którzy są rozpoznawani przez Pana, przez oblubieńca, ale tak, żeby inni mogli w nas rozpoznać Chrystusa. Zatem tak po ludzku, dzisiaj dziękując Panu Bogu, czuwajmy i oczekujmy 97. pierwszej pielgrzymki łódzkiej na Jasną Górę, której jeszcze hasła nie znamy. Można składać już propozycje, byle było krótkie, to wydruk tańszy. Ale jesteśmy tutaj po to, żeby właśnie uświadomić sobie, że mamy cały rok na to, żeby hasło tegorocznej pielgrzymki wykorzystać. Niech Pan Bóg nas w tym umacnia i prowadzi. Amen.